Witam was serdecznie, zapraszam na kolejny film z serii. Zagrajmy w Dark Souls 1 Piromantą i za chwilę spłonę tutaj. Przed momentem też już tutaj zginąłem. Zmierzamy do kolejnego bossa, czyli do demona Stonogi, którego widzimy nawet i tutaj, zwisającego tu po lewej stronie. Także chodźmy do niego. I też w tym odcinku, zaraz po pokonaniu tego bossa, można powiedzieć, że prawie, albo praktycznie, zależy jak ktoś tam to ocenia, sobie, ale zakończymy już wątek i cały questline Soler po prostu, także będzie to coś, no, wielkiego można powiedzieć. Także tylko, żebym tutaj nie zginął jeszcze po drodze w głupi sposób i żebym niczego tylko nie popsuł. Zrobimy sobie oczywiście backupy, ponieważ też będziemy bardzo blisko wykonania kolejnego jeszcze wątku, czyli po prostu Ziegmeiera. Okej, okay, oni już się cofają. Problem z tym, że quest Ziegmeiera jest strasznie łatwo popsuć. Soler też nie jest jakoś inaczej, bo wystarczy wejść do Lost Isolate, nie korzystając z tego skrótu, który tam wskazywałem już ostatnio. I też można sobie popsuć ten wątek, więc generalnie, no, oba te questy są dość ryzykowne. Natomiast z Ziegmeierem jest on znacznie gorszy, ponieważ jest dość losowy. I myślę, że można to śmiało powiedzieć, to jest bardzo losowe, czy ten quest się uda, czy nie. Dlatego na przykład coś takiego jak wczytywanie ponownie save'a, czy szybki reload gry, to są rzeczy dość powszechne do tego, aby wykonać ten quest. No chyba, że ma się naprawdę duże szczęście, albo bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak to tam można wykonać. Ale generalnie jest to duży aspekt losowy, no ale to już ogarniemy sobie niebawem. Najpierw musimy jednak pokonać jeszcze tego bossa tutaj. Tego najbliższego demona. Okej, okay, zbierzmy sobie dusze wszystkie. I jak ja teraz tutaj zejść mam? Czy mógłbym sobie zeskoczyć, ale czy to byłaby jedyna opcja? Czy ja nie mogę tutaj jakoś powrócić na ten korzeń? Chyba nie mogę, chyba musimy zeskoczyć. No dobra, nieważne. Mam nadzieję, że będę w stanie to przeżyć. Oby tak było. Dobra, nie trafiłem, ale przeżyłem bez jakiegoś większego problemu. I nic więcej też po drodze nie było do zdobycia. Mam tylko nadzieję, że 4 stusy mi wystarczą. Znaczy no w razie co mogę oczywiście człowieczeństwem się leczyć, ale no i tak wolę tego już trochę unikać, szczerze mówiąc. Dobra, zobaczmy czy tutaj natomiast czegoś nie będzie do zdobycia. Nie, a to myślę, że byłoby znakomite miejsce na ukrycie jakiegoś skarbu. Być może właśnie dlatego, że tak o tym pomyślałem, że to byłoby znakomite miejsce, właśnie twórcy zdecydowali się tutaj nic nie zostawić, nie? Też jest to jakaś opcja. No i cóż, mamy tutaj, słuchajcie, znak Rycerz Soler, właśnie w tym miejscu się znajduje. Nie wiem, czy powinniśmy go wzywać, szczerze mówiąc. Myślę, że tak, że to nie będzie miało żadnego znaczenia dla przebiegu tego questa, a póki można sobie korzystać z jego pomocy, to czemu bym miałbym tego nie robić, skoro ten cały jego quest staram się wykonać. No i właśnie ten demon, ten boss będzie dość odporny i oporny na ogień i tego rodzaju obrażenia, że może być niewesoło. No ale dobra, wejdźmy już sobie i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tam już przez tego foga nie będę mógł przejść, bo tam się Lost Isolate zacznie i cały quest poszedłby do kosza. To jest naprawdę super ciekawy design, moim zdaniem, na tego bossa, który ma... Okej, czy Soler za mną idzie? Idzie. Jakoś super dużo życia też nie stracił tego. Pytanie, czy ja tylko ten moment mogę przebiec. Mogę, ale też było ryzykowne. Aby się to opłaciło. Dawaj, Soler, chodź tutaj do mnie! Gdzie ty idziesz? No, boss ma po prostu dwie łapy, które są gigantycznymi stonogami, które można odciąć i one wtedy też chodzą i nas atakują, także pomysł, myślę, fajny.
nie polega na po prostu odcinaniu, czy tam więcej nad tych łap, zobaczcie, on ma. No. No. Teraz będzie wielki skok? Nie, podejdziesz sobie do nas na spokojnie. O nie, będzie atak! Będzie, kurde, mocny atak. No nie wiem, czy tego typu atak miałby jakikolwiek sens. Ło Boże! No, Solerce stoi i nic nie robi. O nie. Lecz się! Dobra, nie trafię jakimś cudem. Zobaczcie, jakie ja żałośnie niskie obrażenia mu robię. 55, o Boże! Nie, to jest taki żart. Ej, serio. No, nic mu nie mogę zrobić, bo go właśnie... trawi. No tutaj myślę, że byle jaka inna broń, nie? Byłaby zdecydowanie lepsza niż ten miecz. Zobaczmy z tym. No, to już jest znacznie lepsza. A jeszcze lepsza byłaby pewnie włócznia błyskawic. Zobaczmy, czy Soler będzie w stanie to przetrwać. To będzie chyba... O nie, znowu skok. Będzie jedna chyba z najtrudniejszych walk do tej pory. No to będzie najbardziej wytrzymały boss po prostu. Nie no, ogień nie ma sensu, absolutnie nie ma sensu. Prowadzenie tego typu ataków na tego bossa. Wow! W locie mu odciął ogon! Jak? Jak Soler tyś to zrobił? Jak tyś go ściągnął w ogóle? Osmalony pomarańczowy pierścień. Bardzo ważna rzecz. A teraz możemy normalnie przez lawę sobie chodzić. Znaczy po lawie możemy sobie chodzić normalnie. O nie. Nie mówcie, że mnie zabije. Nie mówcie, że mnie zabije. Wyjdź! Dobrze. Dziękuję bardzo, Soler, za uratowanie mi życia. Ja cię kręcę. Dzięki, naprawdę dziękuję bardzo za wsparcie. O mój Boże. Ja już myślałem, że on mnie zaraz złapie, że to jakiś grab będzie. Ja miałem fat role, bo no, ustawiłem sobie cięższą broń niż tą, którą miałem do tej pory. A tu się okazuje, że on mnie uratował. Ale jaja. No dobra, słuchajcie. Tutaj na razie nic więcej robić nie powinienem i też nie zamierzam. Wstawię sobie tylko ten pierścień i zobaczymy jego opis. Jest to osmalony pomarańczowy pierścień. Pomarańczowy pierścień zaklęty przez wiedźmę zniszczy obrażenia od lawy. Był to podarunek, który wiedźmy stworzyły dla swego poparzonego przez lawę brata. Niestety ów nie był zbyt bystry i upuścił swój skarb na ziemię. Z chwilą, gdy pierścień dotknął gruntu, na świat przyszedł straszliwy, stunożny demon. Znaczy, te obrażenia są naprawdę strasznie niskie. I teraz bardzo ważna rzecz. Trzeba przejść dobrym wejściem tutaj jakby. Nie mogę się pomylić, bo pomyłka równa się popsuty quest Solar. Wydaje mi się, że to chodziło o to wejście, że tędy wchodziliśmy. Tutaj praktycznie w ogóle światła nie daje. Tak, to jest to wejście na stówę. W sumie mógłbym nawet powrócić przy użyciu kości wiodącej do domu. Byłoby najszybciej, najbezpieczniej. Ale tak przy okazji pokazałem wam, jak działa ten pierścień mniej więcej jeszcze, jakby ktoś tam się nie orientował. Ściądźmy sobie. I teraz tak, więcej dostrojenia mi się raczej nie przyda. Taka ilość jest już, myślę, całkiem optymalna. Wytrzymałość może byśmy trochę dali, żeby w razie z takim już innym uzbrojeniem, żebym też mógł rolować, to byłoby fajne. No dobra, w takim razie mamy to za sobą. I teraz musimy skorzystać ze skrótu. Ze skrótu, który jest do odblokowań tylko przez to, że mam taką rangę, jaką mam, jako sługa chaosu. Przez to, że ofiarowałem bodajże 30 człowieczeństw, to było naprawdę bardzo dużo, to był bardzo duży wydatek. I to wszystko było robione właśnie po to, aby uratować Soler. Tego legendarnego rycerza, który no, jest ikoną Dark Souls, można powiedzieć. Czy też
no po prostu jednym z naprawdę najbardziej rozpoznawalnych postaci. Czyż bohaterów, żeby było bardziej poprawnie. Także teraz muszę tylko to przejście znaleźć. To było chyba jeszcze wcześniej, wydaje mi się. A jeśli nie, to zaraz to znajdę. Muszę wejść tutaj. Tak, to było wcześniej, dobrze idę. Dobrze idę, bo to było przed tym demonem. Okej, okay, Taurus. Raczej. O, jest tutaj, nie zauważył. A nie wiem, czy odpuścić, czy nie. No nie wierzę. Nie trafiłem. Naprawdę? Słabo. Dobra, spróbujemy tam wejść jeszcze raz może. Liczę, że się uda. To jakieś wielkiej... trudnej walki nie będzie przed nami, po prostu musimy wymordować robaki, które będą na naszej drodze. W zasadzie tylko ten jeden z robali jest w stanie zagrozić Solar i jeśli byśmy się nim nie zajęli, to po prostu on postradałby rozum. Zobaczmy. O, teraz się udało i elegancko. Tak to miało wyglądać za pierwszym razem. A czemu nie wyszło? Nie wiem. Dusza dziennego wewnika chyba za szybko skoczyłem, tak ściągnęło przez to. Tam dalej chyba też już nic nie ma, nawet nie przejdziemy. No to miły gest w sumie ze strony From Software, bo dzięki temu nie muszę tam biec do końca taki kawał i sprawdzić, czy to nic nie ma, czy nie ma tam jakiejś niewidzialnej ściany na końcu, czy też jakieś pustki po prostu. No i dobrze, przed nami słuchajcie już zaczynają się te robaczki. Jest ich chyba 9, 9 albo 7, ale wydaje mi się, że 9. Nie, 9 na stówę, słuchajcie, 9 na stówę. Jeden z nich ma czerwone oczy i będzie nam dawał znacznie więcej dusz. A także da nam nakrycie głowy. Sunlight Maggot to się nazywa. Dokładnie, możemy sobie otworzyć drzwi, dlatego że mam taką rangę w przymierzu. I teraz zacznie się najważniejsza część zadania związanego z Solar. Można powiedzieć, że takie kurde, no niespodziewane. Patrzcie, to jest ten czerwonoki. Dobra, mamy cię. Mam 121 dusz, porównaniu inne dają 103, tam dają po 36 i mamy drop. Słoneczny robak, jak się to nazywa. W polskiej wersji, no i zaraz to zobaczymy oczywiście, opis tego. Tutaj proszę, jeszcze mamy kolejny coś do zabicia. Migoczący tytanic, spoko, spoko, spoko. Podobno warto wybić wszystkie, z tego względu, że czasem się tutaj może to zbugować. Okej. Okay. No ale głównie chodzi o zabicie tego czerwonookiego. No i jeżeli byśmy go nie zabili, to po prostu Solar sam z siebie pojawiłby się tutaj później, gdybyśmy już weszli sobie do Lost Izalet i miałby na sobie właśnie tego słonecznego robaka, to nakrycie głowy. I no byłby po prostu opętany przez to jakby. Odrażający pasożyt zamieszkujący zaginiony Izalet jest całkowicie nieruchomy, a mimo to żyje. Gdy nosi się go na głowie, emanuje oślepiającym światłem, nazywa się go robakiem słońca. No właśnie, i po prostu on by nas zaatakował, no nie wiedziałby, co się dzieje, byłoby to naprawdę dość przykre. Przykry widok by to był. Na szczęście, jeśli nic się nie zepsuło w tym momencie, to przejdę teraz tutaj. Pojawi się napis Lost Izalet, czy zagubiony Izalet, dokładnie. Tu oczywiście będzie też demon tytanitu do zabicia. I jak cofniemy się, to tutaj powinien być Solar. Jeżeli go nie będzie, wystarczy przeładować lokację. Jeżeli go nie będzie po tym, to znaczy, że to jest skrzeniłem tutaj. No, chyba jest. Chyba jest, słuchajcie. No, tak jak się zlał z tymi korzeniami. Mamy go, słuchajcie. Czyli udało się. Cała nasza wyprawa, nasza wspólna kooperacja prawie, podkreślam, prawie dobiegła końca, chociaż to tak naprawdę jest ostateczny, jakby można powiedzieć, też poniekąd cel podróży Solar. No to jest dość dyskusyjne, nie chcę za bardzo spoilować i wybiegać do przodu, co się tam jeszcze dalej będzie działo. Natomiast, no zresztą sami posłuchajcie, w jakim nastroju jest teraz Solar po tym wszystkim. Mocno się to będzie różniło od chociażby naszego pierwszego spotkania, kiedy było strasznie radosne i pogodne. Oh, my dear son,
What now? What should I do, my son? My dear, dear son. Was it all a lie? Oh, my son. My dear, dear son. No właśnie. Niestety, no jak sami widzicie, Soler nie jest tutaj w najlepszym nastroju. Widać, że wszystkie jego poszukiwania były tak naprawdę po nic, że żył właśnie w kłamstwie. No i niestety, tutaj też zakończyłaby się jego historia, gdybyśmy tutaj go zignorowali, nie pomoglibyśmy mu najpierw, tylko najpierw byśmy weszli do Lost Isolate. On wtedy, właśnie tak jak mówiłem, on by sobie tutaj sam wtedy wszedł i nie wiem, czy przez ten blask tego słonecznego robaka w jakiś sposób on by się nabrał, że to jest słońce, którego poszukiwał tak naprawdę, przez co by jakby dał się oszukać, czy jak to jest do końca, natomiast wiem, że no, nie skończyłby on za dobrze. To jest też, można powiedzieć, mocniejsza wersja demona Tytanitu. Ale zginął za pierwszym razem i on chyba właśnie o dziwo się spawnuje, z tego co mi się wydaje. Mamy też demoniczny Tytanit, aż 2 sztuki. 5000 udało się zdobyć z tego, naprawdę mega dużo. Jego przejścia tutaj gwarantuje to, że nie musimy chodzić po tej lawie całej. Tutaj byłoby bardzo, bardzo dużo do przejścia. Z tej strony dokładnie, zobaczcie, z tej strony musielibyśmy iść tutaj na dole. Też Soler byłby jakby najpierw dostępny przy ognisku, które znajduje się tam na dole. Tam by sobie siedział i tam moglibyśmy sobie z nim pogadać. No i wtedy też już byłoby po queście. Tutaj też oczywiście jest jedno ukryte ognisko, bo w tamtym budynku, w tej wieży takiej. Też będę chciał sobie to ognisko odblokować, ponieważ to będzie dość istotne. Natomiast na razie jeszcze przejdziemy sobie tutaj troszkę do przodu. Czyli w sumie dwa ogniska tam były. No jakby no nie potrzebuję tych ognisk tak naprawdę do niczego, nie? Można sobie to z tym skrótem sprzymierza po prostu wszystko rozegrać. To nam właśnie umożliwia fajne pominięcie części lokacji, która jest mega irytująca. Tam jest po prostu wylana lawa i pokopiowani ci sami przeciwnicy, którzy nas gonią i atakują bardzo, bardzo mocno. I są to takie, kurde, smoki, a nie nazywam dinozaurami, bo kojarzy mi się z T-Rexem po prostu strasznie. A w tym momencie będzie nas czekała inwazja bodajże. Chyba wiedźmy. Że zginę za moment. Jednej z Cór Chaosu. Jak Kulane, jak Quillac. Dobrze. Trochę dużo z nich leci. Oni są bardzo tacy, bym powiedział, niepozorni. No bo niby nic nie potrafią, niby są tacy powolni, ociężali, ale kurde, to jest zmyłka. To jest kamuflaż. One właśnie no, kamuflują się przy, jakby imitują takie posągi, no, które są nawet na samym początku. Ja nie zwróciłem na to uwagi, ale pewnie też już to jakby zauważycie, ewentualnie o tym wiecie. Więc no tutaj już raczej się na to nie da jak nabrać, więc już tych posągów nie ma. Natomiast no wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że to jest też na ich korzyść. To jest taka ich taktyka właśnie. No dobrze, w takim razie mamy tutaj wszystko rozegrane. I chyba pójdziemy sobie rozegrać kolejną rzecz, czyli wątek Meyera. Proszę bardzo. Tam na dole, słuchajcie, mamy strasznie, strasznie, ale to powtarzam, strasznie zły moment. Zły moment z wielu powodów. Po pierwsze, przeciwnicy, których tam mamy, nie spawnują się. Po drugie, jest to prawie finał wątku Ziegmeiera. Jest to jego najtrudniejsza część. Po trzecie, jest to wątek poprowadzony bardzo fajnie, natomiast ten etap jest całkowicie skaszaniony. Jest to rzecz, która jest losowa. Chodzi o to, że
Jeszcze był skarb do zdobycia, oczywiście. Chodzi o to, że Siegmeier musi się obudzić i zaatakować jednego z nich. Musi on go zabić. Wtedy możemy zaskoczyć i zabić jeszcze jednego, który jest z prawej strony. Sęk w tym, to jest taki szczególik. Chodzi o to, że jeżeli Siegmeier nie będzie miał więcej niż 50% zdrowia, to quest się nie uda. Bo poczuje on, że to my go uratowaliśmy, że jest niepotrzebny i no takie tam wiecie rzeczy, nie? Więc jest to strasznie, to podkreślam, strasznie durne. Po prostu, jak oni to rozegrani. No i cóż, no z tego miejsca można sobie ustrzelić 3 z 4 widocznych tutaj tych przeciwników. Ja bym to zrobił, nie można tutaj chyba wykorzystać piromancji z tego co mi się zdaje, co trochę utrudnia sprawę. Moglibyśmy spróbować z łukiem coś zdziałać. Ja powinienem sobie wcześniej ten łuk ulepszyć. Wiem. Powinienem sobie to ulepszyć wcześniej. Zobaczymy, czy mi w ogóle strzał tutaj wystarczy. Jeżeli nie, to będziemy kombinowali. Ale najpierw rozwalę sobie ten korzeń. Aha, nie mogę go rozwalić nawet. Dobra. Jest jeden strzał. Muszę te strzały też policzyć sobie. 2 strzały. 3 strzały. 4 strzały. Nie, wystarczy ich. 5. 6. 7. 8, 9, 10, ok, co 5 już tak wytrącę z równowagi, 12, 13, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo od tego dużo zależy, 14 i za 15 strzałem giniesz, tak jest. Najlepiej zostawić sobie któregoś na wprost podobno, więc na przykład tego możemy zostawić albo tego. To też one są strasznie ciekawe, te stwory, na swój sposób też są unikalne, ponieważ jeżeli byśmy spadli tutaj z tej pułapki, byśmy się nie zatrzymali na tym korzeniu, na przykład byśmy tam wlecieli, nie? To byśmy wpadli do tych zębów i byśmy się tak obracali, aż byśmy zginęli, po prostu. Ewentualnie by nas wypluł po chwili, ale zazwyczaj to się ginie. Także, no jest to dość nieprzyjemna rzecz, bym powiedział. Dobra, wiecie co, tego sobie rozwalimy normalnie jeszcze. Ale żeby może dotrwało szybciej, to jakieś lepsze strzały sobie ustawię na tego. Mam nadzieję, że też tu niczego nie psuje w tym momencie sobie z tym questem. Mam w razie co backup, więc quest powinien się udać, tak czy siak. Zawsze jest też opcja szybkiego wczytania. No ale bardzo mocno na to liczę, że uda się to dobrze rozegrać. Okej, wezmę sobie może tutaj dużą strzałę. Mam 14 takich. Zabawa się zacznie dopiero, kiedy Siegmeier zeskoczy na dół. I będzie chciał nas uratować i walczyć z tym jednym. Co gorsza, on może zostać zgrabowany po prostu przez tą bestię. I w takiej sytuacji on już praktycznie traci te 50% zdrowia, jakie musi mu pozostać, więc już wtedy jest po ptokach, nie? I trzeba sobie grę szybko zrestartować. Ostatni strzał. Dobra. Chwila prawdy. Rycerzu. Przyjacielu Cebulo. Oby to się udało. Trzymajcie kciuki. Halo, pobudka? Pobudka? Strasznie się stresuję. Tym razem to on chce się w końcu odwdzięczyć i nam pomóc. Oh!
Co on zrobił? Chyba się udało, słuchajcie. Co z tego, że to jest trucizna, nie? On sobie odpocznie. Nie wiesz, śpi. Chyba wszystko jest w porządku. Jezu, mam naprawdę nadzieję, że wszystko jest w porządku. Już i tak jak w razie co to mi się zapisało, ale no, backup jeszcze trzyma przy życiu, jakby co. Dobra, on już sobie śpi. Ale chyba nie oberwał w ogóle, wydaje mi się, że było to rozegrane chyba perfekcyjnie, ale z werdyktem wstrzymam się. Co to jest w ogóle? Śmierć. Ewidentnie. Ale wrednie porobione, żeby jeszcze, kurde, uciekając, można było spaść tutaj. Albo z góry, nie? O Jezu, o, byśmy mieli ten najgorszy moment za sobą. Przecież za nami. Grudka czerwonego tytanitu. Dusza dzielnego wewnika. Trzymajcie kciuki, naprawdę, za chwilę się przekonamy. Już sąd, będę musiał wyjść. No właśnie, chyba jedna opcja. Znaczy nie, okej, okay. Nie, no jest tylko opcja skorzystania z kości, no. Nie ma chyba innego wyjścia stąd. A może? Nope. No dobra. Jezu, ostatnia kość mi została w sumie. Naprawdę to nie było żadnego normalnego wyjścia, na pewno coś tu musi być, tylko tego nie widzę. Dobra. Wracamy. No i zaraz się przekonamy. Jezus Maria, oby to się udało. Oby to się udało. Chodźmy od razu do kaplicy Firelink. I zobaczmy, jak sytuacja wygląda. Okej. Okay. Uwaga! Well, hello again. I have finally located my father. All of your help was invaluable to us. Thank you so much. I was finally able to pass on my mother's last words. My father, he went on his final adventure. Don't worry. That's just the way he is. Undead or no. Sort of reassuring, really. He goes hollow. I'll just have to kill him again. Znowu? Ale chyba wszystko się udało, słuchajcie. Wspaniale. Po prostu bardzo się cieszę, że uda mi się ten wątek sobie poprowadzić. My father. He went on his final adventure. Don't worry. That's just the way he is. Undead or no. Sort of reassuring, really. No dobrze. To już mówiliście, więc przekonajmy się, czy cały ten wątek został naprawdę dobrze poprowadzony. Przynajmniej jednego będziemy pewni. Teraz tak. Dlaczego ja tutaj nie mam ogniska? Czy mieć do kamiennego smoka w takim razie? No nic no. Może być kamienny smok. Chodzi o Ash Lake oczywiście, o Popielne Jezioro. To jest miejsce, do którego na ostatnią podróż wyruszył Ziegmeier. Nie wiadomo dlaczego. Tak naprawdę. Dlaczego to był cel jego podróży? Dlaczego po spotkaniu z córką, po usłyszeniu tych ostatnich słów matki, po prostu jakby nie odeszli razem do Katariny czy gdziekolwiek? Ciężko mi powiedzieć, czy to będzie, słuchajcie, zakończony ten quest w taki sposób, jak powinien. Mam ogromną taką nadzieję. Chyba widzę jakąś sylwetkę. Ale to nie wiem, czy to jest sylwetka, czy ognisko. To jest mega daleko. W YouTube tego nawet nie widać jeszcze. O Jezu, nie łuk. Z łuku to ja nie powinienem za bardzo korzystać. Nie jest. Szczególnie, że nie jest ulepszony. To nie jest najlepsze rozwiązanie chyba, jakie mam dostępne jako piromanta. Chociaż, jak widać, w niektórych sytuacjach... Kamień przeczyszczenia, proszę bardzo. Rzadki drop. Jak widać w niektórych sytuacjach, na przykład właśnie z tym questem Ziegmeiera, no to się mega przydało, nie? Ale strasznie się bałem tego momentu, no...
Po prostu wszędzie, co się nie czytało, czy oglądało, to ludzie tak straszyli tym momentem. Jeszcze okazało się, że to wcale takie złe nie było. Chyba. Jeszcze w ogóle mogłem zdemić to przez to, że nie ustawiłem sobie połowienia piromancji, tylko łuk miałem, nie? No ale... Myślałem tylko o tym, żeby on tam trafił go, żeby patrzeć, obserwować, czy on nie obrywa i czy nagle nie wychodzić. W ogóle to jest taka ciekawostka. Nie pokazywałem tego w serii, bo nie wiedziałem o tym, słuchajcie. Ale... Jeżeli Hydra jest w tym miejscu i przebiegniemy sobie dalej, to jest specjalna animacja, mega drewniana, strasznie słabo to wygląda, ale jest. Kiedy ta Hydra stąd przeskakuje, znaczy chowa się najpierw w wodzie i z rozpędem po prostu przeskakuje na drugi brzeg i wpada gdzieś tutaj do wody i tutaj nas atakuje, jak jesteśmy dalej. Więc jest to fajna rzecz, taka ciekawostka. No, wybaczcie, że tego nie pokażę, jest to na Twitchu, gdzieś tam w archiwum, jeżeli kogoś to mega interesuje, ale myślę, że w jakimś innym filmie na YouTubie kogoś innego byście to szybciej znaleźli już, pewnie niż w takim całym archiwum, szczerze mówiąc, ale jest takie coś, szkoda, że tego nie pokazałem, no po prostu mówię, no nie widziałem, nie, o tym kompletnie. Nie no, dobra, tego małża raczej, no nie zabiję. Ała. Dobra, mamy cię. Czacha wielka i zmigoczący tytanit, na jakieś tam szczęście można powiedzieć. Też pamiętam o tym, że mam to nakrycie głowy tego słonecznego robaka. Będziemy musieli to sobie wymienić i odwiedzić córę chaosu. Koniecznie. Siostry Quillac. Kurde, po jednym ataku jej na atak i nic nie mogę zrobić. Dobra, gin. Pięknie. Tym razem nic. Zaskoczenie, że nic z niego nie ma, nie? Powinno być odwrotnie w sumie. O Jezu, naprawdę. Nie mogliśmy się od razu tutaj przenieść po prostu. Nie musimy takiej niecierpliwości oczekiwać. No i dobrze, zobaczmy. Czy uda się? Czy udało się wykonać ten quest? Czy nie? Chwila prawdy. Uwaga. Udało się. Słuchajcie, zrobiliśmy to. Jak widać, Ziegmeier niestety naprawdę wyruszył na swoją ostatnią podróż. Jak widać, zakończyła się ona dla niego bardzo źle. Bardzo przykry sposób. Prawdopodobnie stał się pustyń po raz kolejny. Nie wiem dlaczego po raz kolejny, ale córka musiała go zabić. No ale cóż, trzeba przyznać, że miejsce adekwatne nie dla tej postaci, no po prostu wspaniałe otoczenie. No dobrze, porozmawiajmy. To jest tak, to jest, słuchajcie, sposób, w jaki powinien zakończyć ten quest Ziegmeiera. Nie było tutaj happy endu niestety, jak to zazwyczaj w Dark Soulsach bywa. Nie było się czego dobrego spodziewać, nie? Jeżeli ktoś tego nie zna, to dajcie znać, jak wam się ten jego wątek podobał. Z Solerii jeszcze trochę mamy do roboty. Dokładnie, nasze wątpliwości są rozwiane. Sztaba Tytanitu. Na chwilę, żeby lepiej było słychać głos, dam to na maksa. Muzykę dam prawie, jak żeby nie było jej słychać, żebyśmy mogli po prostu posłuchać samych dialogów. No niestety, słuchajcie, kończy się to w ten sposób. Co ciekawe, mogę dodać, że... nie wiem, czy Ziegmeier tutaj zostanie, czy jego ciało tutaj zostanie. Natomiast... Tak, mamy lornetkę, uwaga. Jeżeli się dobrze przepatrzymy, taki cień nadziei, ci, którzy tak żartują, słuchajcie, że Ziegmeier
to Sigurd. Dlaczego? Uwaga, tutaj może być taki plot twist, takie na rozchmurzenie. Chodzi o to, że on, może... niektórzy żartują, on udaje, że nie żyje po prostu. Bo rusza oczami, czeka, aż wszyscy sobie pójdą, żeby móc ruszyć na kolejne przygody. On mruga, zobaczcie. Jak to widać po prostu, więc jest cień nadziei. Czekam na waszą interpretację lore tego zakończenia tego questa. O, to jest... jest jeszcze zabawny, nie wiem. To jest głupi, ale... Ale to, nie wiem, śmieszne jest. No. Widzę, co robisz, Zygmajer. No, ale niestety, no, kanoniczny tutaj raczej poległ w tym miejscu, tak szczerze mówiąc. Więc no dobrze. Mówię, to jest koniec tego wątku. Dostaliśmy naszą nagrodę, sztabę. Można powiedzieć, że słaba nagroda jak za... Znaczy, nagroda, no... Całą nagrodą jak dla mnie było po prostu poprowadzenie tego wątku całego. Jak widać, oni też się stąd nie wynoszą. Jestem ciekaw, czy jeżeli się przeniosę teraz do Firelink i tutaj powrócę, to czy kogoś tutaj, albo coś zastanę? Czy to będzie koniec już? Czy tutaj oni znikną nagle i już... ślad zaginie po tej dwójce z Katariny? Tylko chyba, no nie wrócę sobie tutaj. No właśnie, bo musiałbym przejść. Nie, to słuchajcie, to już sobie... Już sobie to chyba odpuszczę w takim razie. A, bo dobra, przejdziemy. Możemy przejść jeszcze. Zobaczymy, czy tak będzie w rzeczywistości, czy oni znikną, czy nie, czy tam będą cały czas. Wydaje mi się, że chyba widziałem tą sylwetkę Sieglindy z daleka. Że to nie było ognisko, tylko to była faktycznie ona. I mam wrażenie, że jakoś ciemniej tu się teraz zrobiło. Nie, dobra, dopiero się włączył filtr odpowiednich kolorów. Myślałem, że po prostu po tej śmierci się tutaj, no, sam Asznik zrobiło tak ciemno. Chyba ich nie ma. Słuchajcie, to chyba była ona, ponieważ nie widzę już teraz tej sylwetki, która była wcześniej. I malutki punkcik po lewej stronie. Chyba zniknęli. Już jestem ciekaw, czy na przykład ciało zostało, a ona odeszła, czy... Czy pochowała swojego ojca? Zobaczymy za moment to. No i odnośnie też na przykład Soler, to no nie będziemy już go tak, można powiedzieć, w pełni fizycznie widzieć. Nie jest w stanie wyjść nawet. Biedne małże. Ja jestem ciekaw, czy każdy rycerz z Katariny ma tendencję do tak szybkiego zasypiania, do wpadania w tarapaty i czy ma tak samo, taki sam człon na początku swojego imienia. Bo to, że zbroje takie mają, to już wiemy. Wiemy, że też bardzo rycerze z Katariny się oburzają, jeżeli żartuje się z ich zbroi. Biorą to mocno do siebie, tak jest w opisie tego ekwipunku. Nie wiem, czy w tym, czy Dark Souls 1, czy Dark Souls 3 jest to zawarte w opisie. Ale wiem, że jest taki fragment. Będziemy mogli w kapliczce Firelink przejść sobie jeszcze do tego gościa pod akweduktem, bo też o tym mówiłem ostatnio, że w końcu będę to musiał zrobić i zrobimy to. Zrobimy to na początku przyszłego odcinka. Pójdziemy sobie pod ten akwedukt i obadamy, jak tam wygląda sytuacja, jakie ekwipunki mi się tam już pojawiły na tym etapie, co moglibyśmy sobie ewentualnie zakupić, czego nie. No i cóż, będziemy chyba ruszali po kolejnego lorda w przyszłym materiale, tak mi się wydaje. Czyli do Lost Izalet, czyli zagubionego Izalet, po prostu przejdziemy się po raz kolejny. Patrzcie, zniknęli. No dobrze, mamy w takim razie odpowiedź na moje pytanie. Także quest, można powiedzieć, że został już w 100% zakończony. Nie mogę powiedzieć, że się cieszę z tego powodu, że udało się go zrobić do końca, ale... Ale czuję ulgę, na pewno. Także cóż, to było na tyle w tym materiale. Troszkę dłużej niż zwykle wyszło. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się raz jeszcze podobało. Zachęcam do oceny tego filmu. Będę mega wdzięczny za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze również. No i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem w kolejnych materiałach z serii. Zagramy w Dark Souls 1. Piromantom. Zapraszam również na Facebooka, żeby być na bieżąco z materiałami. Tam znajduje się plan publikacji materiałów na najbliższe dni.
I to by było na tyle. Trzymajcie się raz jeszcze. Dzięki bardzo za wasz czas i zapraszam na kolejny film. Cześć!